Dani Alves. We wszystkich rozgrywkach 24 gole i 20 asyst, mimo wszystko. To musi budzić szacunek. Messi tańczy z obrońcami z Bilbao. Fantastyczny popis Messiego, to jest pole karne. Leo Messi! Jest wielki! Znowu jest wielki! 20 minuta finału Pucharu Króla. Leo Messi po prostu jest sobą. Tak grać potrafi tylko on. Ta akcja pokazuje, że jak bardzo nie pracowałbyś nad taktyką, jak nie chciałbyś jej wdrożyć to przeciwko takiemu piłkarzowi jak Leo Messi, no nie ma takiej możliwości. Tu nie potrzeba słów, tu trzeba patrzeć i podziwiać. Taka akcja, która może zmienić losy finału. Tutaj no, zatańczył sobie między trzema zawodnikami. Tu mam wrażenie, że nawet tutaj w tym momencie piłka nie interesowała San Jose. On chciał po prostu sfaulować Messiego po to, żeby przerwać akcję. Balenciaga, Beniat, Mikel Rico. Tutaj to kopnięcie, tutaj było... I jeszcze Laporte i 1-0. No tutaj trzeba powiedzieć, że no mimo wszystko, no trochę winy za utratę bramki ponosi bramkarz, bo jego obowiązkiem jest pilnowanie tego bliższego słupka. Tutaj Ererin jakby spóźniony, no co pokazuje nam efekt tej akcji, ale też strzał niezwykle precyzyjny. No Messi też nie potrzebuje ani długiego nabiegu, on potrafi strzelić spod kolana, ten strzał też taki bardzo sprytny. Przestrzeni miejsca na przeprowadzenie akcji. A jeżeli ma z tym kłopoty, to pomaga magiczny Leo Messi, Rakitic, świetne rozegranie, Suarez i Neymar! 2-0, mimo protestów piłkarzy Atletico Bilbao. Bramka jest uznana, Barcelona w 36 minucie powiększa swoje prowadzenie. No i tym samym już jedną ręką na pewno piłkarze z Katalonii trzymają Puchar Króla. Ale w tej sytuacji trzeba oddać Suarezowi, że zachował się bardzo koleżeńsko. Tutaj gdyby zdecydował się na strzał, nikt nie mógłby mieć pretensji do piłkarza, a to mimo wszystko... Mina króla Filipa mówi naprawdę wiele. Wypatrzył Neymara, który no, dopełnił formalności. Tak naprawdę dobił piłkę do pustej bramki. Tu jeszcze raz widzimy. Nie było spalonego. Nie było, nie ma mowy o spalonym. Czuł swojego partnera z drużyny. Kto złamał linię? Ten młody Bustinca, ten niedoświadczony zawodnik. No, może nie taki młody, 23-latek, ale ten brak doświadczenia, brak ogrania wyszedł w tej sytuacji. Dani Alves, Messi! Barcelona 3, Athletic Bilbao 0. Puchar Króla będzie stał w gablotach na Camp Nou. No tutaj w tej sytuacji Leo Messi wykorzystał gapiostwo całej defensywy Atletico Bilbao. No i federacja będzie musiała zrobić nowy puchar, bo tak stanowią przepisy. Barcelona po kolejnym zwycięstwie z rzędu ten puchar, który no za kilkanaście minut, maksymalnie kilkadziesiąt wzniosą do góry, będą mogli już sobie postawić na stałe. A tu było doskonale pokazane, jak chce uciec z pola widzenia Messi, zostając troszeczkę za dwójką środkowych obrońców i później w odpowiednim momencie rusza w kierunku tego bliższego słupka i wykorzystuje niefrasobliwość i gapiostwo piłkarzy z kraju Basków. Balenciaga i Xabi Recheita. Oni nie upilnowali Messiego. Jeszcze tutaj przy tym wykończeniu bardzo umiejętnie podciął piłkę, czym utrudnił interwencję bramkarzowi. Wydaje mi się, że z wyborem najlepszego piłkarza tego meczu też nikt na stadionie Camp Nou i przed telewizorami nie będzie miał problemu. Aduriz, widzieliśmy zamknięte oczy, on sobie zdaje... Widać, jak chciał uniknąć spalonego, bo w tym momencie zmienił kierunek biegu. Chciał biec wzdłuż boiska po to, żeby gdzieś tam uniknąć pozycji. Uwaga, Williams, bramka! 3-1, a więc Iñaki Williams daje trafienie w 80 minucie Atleticowi Bilbao. No, jeśli jest jakiś piłkarz w szeregach Atletico Bilbao, który zasługiwał na gola, to był to na pewno Williams. On chciał być
chciał być bardzo widoczny i taki z dużą inicjatywą. Nie potrafił przekuć tego w coś namacalnego, ale... Ibai Gomez asystował, Williams, bardzo dobrze wygrana walka w powietrzu z Busquetsem i w taki sposób mamy 3-1. No nie wiem, czy to jest zwiastun emocji. Wciąż ten dystans jest bardzo widoczny, ale może jeszcze piłkarze z Bilbao nie złożyli broni. Natomiast no, tam...